Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Dux Life. Ja cały czas mówię Let's Play, a to jest zagrajmy wy, bo tak już się przyzwyczaiłem, jest fajnie, więc hał. Dobra, z tego miejsca, zanim jeszcze przejdziemy do dalszych naszych zmagań z tą grą, chciałbym pozdrowić Marypo, użytkownika Marypo. Gdyż wyjaśniła mi, zakładam, że to ona, gdyż wyjaśniła mi o zadanie z poprzedniego odcinka, a raczej do czego była potrzebna ta słonina, co jest bardzo przydatne, bo za Chiny ludowe bym tego nie ogarnął. Więc musimy wziąć słoninę i iść do tego, do tej kolejki. No i tam już będziemy robić wszystko, oczywiście. Czy po prostu pozwólcie, że wezmę sobie tą słoninę. No nie mówcie mi, że tam gdzie zostawiłem różne rzeczy też się to zapisuje, bo ja już nie pamiętam gdzie zostawiłem tą słoninę. Damn it! Dobra. Mamy to. Teraz musimy szybko i sprawnie iść do kolejki i lecimy dalej. Z tym. Sądzę, nie sprawdziłem, bo ten widescreen to się czasem buguje strasznie. Jest włączony, no to okej. Nie sprawdziłem tego w ogóle, bo cały myk polega na tym, że jak włączam skan progresywny, to gra się robi kwadratowa. No. Dla tych, co nie wiedzą, co to znaczy, no. Dla tych, co wiedzą, co to znaczy, czyli aspekt 4:3. No i po prostu niektóre gry tak działają, że się dopasowują do tej rozdzielczości automatycznie, czyli po prostu się wyłącza widescreen, albo nie jest w ogóle możliwy do włączenia. No u mnie z Dux Life jest właśnie taki, tak o tyle dobrze, że się to nie, że widescreen się nie wyłącza, co jest bardzo dobre. Więc muszę poszukać jakiś tranzystor chyba. To chyba jest tu? Czy to jest jakaś wieża radiowa, ale... O, tutaj w 30 fpsach bardzo ładnie chodzi, bo ta gra nie chodzi w 60 fpsach, tak wam od razu powiem. A w swoją drogą, gdzie są te gołębie? A chyba one muszą ze mną wlecieć tam, o. Które kappa by powiedział. Dobra, trapuj się za tym. Dobra, nieważne. Dobra, zaraz. No ogólnie jest taki hack, żeby ta gra działała przy 10 FPS-ach, ale ja nie umiem jakoś go ogarnąć. Znaczy pewnie nawet by na PS2 to nie zadziałało. A nawet jeśli to byłoby bardzo zgliczowane. Dlatego właśnie tak mało gier chodzi na PS2 przy 10 FPS-ach. W sumie poza platformówkami 2D to nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek gra 3D chodziła w 60 FPS-ach. No nie, one tam nie mogą ze mną wlecieć. No to może po prostu muszę poszukać jakiejś tutaj. Pewnie tak. W każdym razie chciałbym jeszcze nagrać takie parę gier z PS2, w sensie znaczy parę, ale takie, jakby to wam powiedzieć, no japońskie, takie ekskluzywne japońskie gry i trochę to takie dziwne.
W sensie, no chciałbym teraz znać wasze troszeczkę zdanie na ten temat. Thanks, boy. I owe you one. So here's some free advice. Avoid the local dog catcher. They say that dogs will get sent to the pound and never seen again. You're a smart pooch. Want to earn a bone? My kid brother went climbing and now he's stranded somewhere out on Mount Minnewawa. Can you find him? Watch out for the dreaded rolling rocks. Looks like I'll never unravel that dog napping mystery. Ah, well, I can't refuse the chance to have a little fun. Here's a bone for getting me out of there. Gimme, gimme, gimme. Lotus też w sumie nie ogarniają troszeczkę rzeczy i dlaczego po prostu uruchamiam tylko 480p, a nie tylko, a nie co innego. Wyższej rozdzielczości. Otóż jest to spowodowane tym, że to praktycznie robi tylko różnicę w czytelności obrazu. 480, jakbym włączył na przykład 1080i, to niezbyt to w sumie różnicę robiło. Bo po prostu tak edytuję tą grę, że nie ma, nie byłoby różnicy po prostu widać, nawet gdybym dał 1080i, a... Znaczy, no dodatkowo byłoby taka różnica, że tam byłby skan interlaced, a tu byłby po prostu... A tu jest progresywny, więc to jest różnica, wielka różnica w jakości obrazu, to jest po prostu niebo a ziemia. Ja bym chciał poszukać tego tranzystora całego, o którym mówiła Mary Paul. Zmieniam w sumie trochę zapachów tutaj. Nie chcę mi się jeszcze zadań wykonywać, więc nie będę ich robił, po prostu sobie pozbieram tutaj. Jo. No nie. To nie chyba trzeba z żadnym mikrofonem. Sądzę. Jednak. Dobra. No co teraz muszę tylko wrócić do tego typa? Co tam był? No z tym radiem. No i fajnie będzie wtedy. To zadanie wykonane. Jak na moje doby. To chyba tyle tutaj. A nie ma tu jakiegoś żółtego? Ja się wolę, bo nie będzie mi się pewnie chciało później wspinać to znowu. Znając mnie. Dobra, zrobię ten niebieski, bo jest łatwy do zrobienia. Przyjemny, szybki. Smyk, myk, myk. Myk. Myk, myk. No i fajnie, sprawnie poszło. A ten odcinek będzie strasznie szybki. Gotta go fast w końcu. A tu od razu to rozbiorę. Staram się je od razu zbierać, żeby nie było później. Myk, 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 myk. Dobra, w sumie mogę też... Aha, to nie było ostatnie. Okej, okay. Nieważne. Czu. Myk. Tu jest jeszcze parę... Na serio, ta gra to jest lepsze szukanie niż jakakolwiek w sumie inna gra. Nigdy się tak chyba nie naszukałem żadnej innej grze, jakichkolwiek rzeczy. Znaczy w sumie jeszcze jest... no gry Mario i te wszystkie...
że trzeba ileś tam... O! Oh. Jest może z tym. O, genialnego, okej. Okay. że trzeba znaleźć jakąś liczbę modelu, na przykład Galaxy 1, o jeny. Galaxy 1 z tymi fioletowymi... Fioletowymi swoimi... pieniążkami, to po prostu było okropne. Ba. Będę się z tobą tutaj kontrolował jeszcze. Aha, to jest tutaj, nie no, zajebiście. Bo tutaj chyba ktoś utknął po prostu i ten pies jest potrzebny do tego, by go uratować czy coś. Więc git chyba. Sobie zrobię to zadanie i będę już miał w sumie 3/4 poziomu zrobione. Jeśli chodzi o dodatkowe misje, że tak to powiem. Myk. Ej, w sumie fajnie to wygląda. Spiderman w sumie proszę. Myk polega na tym, żeby te największe najpierw. Jak się robi te największe, to jest już w sumie większą się ma przewagę. Tu się więcej punktów dostaje. Więc nie można więcej ich robić, bo dwa zostają. Swoją drogą, jak ten się zajmuje tam robieniem ich kilku, to już wolę je robić do końca. W ogóle ten typ, po prostu świetnie nazywam psy. Halo, halo, co tu się dzieje? Co to za podsikiwanie mi tutaj? Myk. Dziękuję. Refleks, moi drodzy. Czy refleks? Opa. Nawet damage'a nie dostałem, jej! Więc najpierw wystuprocentuję ten poziom, a później będę się zajmował... a później polecę do tego na dole... Do typa z radiem i... wtedy się wtedy odbiorę od niego kość. Dobra, nice. I czasem tak bez powodu w sumie troszeczkę przełączam się na smelowizję, tak na chwilę, żeby sobie trochę poprawić kamerę, ale i tak w sumie większość z nim, w większości w niej chodzę, by po prostu od razu też te zapachy zbierać. Tak jest po prostu przyjemniej, lepiej i szybciej zbieracie. Czyli może kiedyś spróbuję się w speedrunie tej gry, bo speedrun jest bardzo dosyć przyjemny z tego, co widziałem. Jest parę glitchy, co jeszcze mnie bardziej... To znaczy parę glitchy. Żebyście mnie nie zrozumieli, no po prostu... Napomijanie praktycznie całego etapu są po prostu glitche. To jest fajne po prostu, ja lubię takie glitche, bo się fajnie szybko grę przechodzi. I jak się to schrzani, to można zawsze po prostu wrócić na to samo miejsce i spróbować znowu. To też jest dobre, też lubię takie glitche. Nie są trudne do zrobienia, a przyjemności trochę dają. Oh boy. O. Przepraszam bardzo, co ja mam tu zrobić teraz? O. Jestem co? Jestem... A, dobra. A może ja mam to przesunąć po prostu jakoś?
Znaczy pewnie ja nie mogę tego zrobić. Pewnie musi to zrobić tamten... Psiur. Krap. O! It won't move. It won't move. Dobra, więc co musi zrobić to tamten pies? Najpierw muszę go znaleźć. O, to jest akurat. Siema psie. Siema mordo. W ogóle, że ja mam już 50 więcej niż ten pies. Jeden jak on chodzi po prostu, to jest... Ta animacja jest po prostu dość śmieszna. Tak aż za szybko mi się wydaje, tak by the way. Fajny, to było creepy. Głowa mu się odkręci. No, idź dalej, idź dalej. Come on, step it up. Nie, 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 nie. Jestem ciekaw, czy w sumie ma... Jezus Maria. Ten to jak skoczy, to po prostu... Halo. Skoże tutaj, no nie bądź... Dobra, on tu chyba nie może skoczyć, wiecie, tak? Mi się wydaje... Łocie, panie. Siema. O, tam była chyba prze... Tam było chyba przejście do kolejnego jakiegoś etapu. Okej. Okay. To może być ciekawe. Bo więc muszę skoczyć. W ogóle, że on tak kawał może przeskoczyć, to jest dopiero imponujące. Ja nie wejdę jeszcze tutaj, a wejdę sobie po prostu tu na lewo. Lewo, lewo, tak. Zium, zium, zium. I tutaj ostatni zapach będzie. A, bez problemu dzisiaj z tymi zapachami jakoś. Bardzo lubię takie misje. 11 minut. 17 minut. Pójdę to zobaczyć, co się dzieje. Mountainside. Wow, I could eat a horse. Bezpiecznie. I w ogóle, że fioletowy nie jest tym pierwszym, to jest fajne. To jest ciekawe. Dobra, tak naprawdę, co ja tu muszę zrobić? Czy ja muszę porozmawiać po prostu z tym gościem? Mi się nie wydaje, że to są wszystkie. Dodatkowo jeszcze są kolorowe te obrazki. Chociaż uwolniłem go. Teraz jeszcze naprawiłem, że tak powiem, ten most. Chociaż... Chwila. Psie, 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 psie. Bo ja tego nie zrobiłem dokładnie, że tak to mogę nazwać. Nie, nie o to chodzi. No, ja zostaw to. Nie wiem, może muszę po prostu z nim porozmawiać i tyle. Halo. Zdecydowanie jest szybsze. Oh, mama. Wahoo! At last. Ile? 86. Okej. Typie, gdzie jesteś? Czy to jest? You're a smart pooch. Wanna earn a bone? My kid brother went climbing and now he's stranded somewhere out on Mount Minnewawa. Can you find him? Watch out for the dreaded rolling rocks. No to coś jest w tamtym poziomie. Dobra, zanim tam pójdziemy... No to w sumie pójdziemy tam chyba w następnym odcinku. Kurde, zaczynają się poziomy, w których trzeba backtrackować. Łocie, panie. Znaczy... Ja w sumie już nie ogarniam tego.
Zobaczmy, bo ten typ tutaj jest teraz, ten po prawej, nie jest pokolorowany. Czy to znaczy, że jak teraz do niego pójdę, to zostanie się pokolorowany, bo zrobiłem jego misję? Bo nie ogarniam troszeczkę. Excellent. The radio is working again. I wonder what happened. That certainly was a fine steak dinner, but what to do with the bone? Here you, bury this or something. Bones, my favorite. No co ty typie robisz? Ja cię kręcę. Nie stało się kolorowe. Dobra, nie ogarniam. Ale dobra, no to już chyba było na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Zrobiliśmy tutaj. Wyprocentowaliśmy ten poziom. Zaczęliśmy tamten z kolejką górską. W sumie przejdę się tam zaraz. Żeby w następnym odcinku już tam zacząć. No i no, będziemy kontynuowali w następnym odcinku poczynania nasze w tam na górze. Walnąłem się o kolejkę. Albo walnąłem. W sumie nie wiem, jaka jest poprawna forma tak naprawdę. No dobra, jesteśmy już. Naprawdę, to jest strasznie płynna animacja w tym poziomie. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos! Control!